Admir jest zazdrosny o Rejhan. Gdy dostała piękny bukiet kwiatów, nie mógł wytrzymać ich widoku. 78. Odcinku serialu Przysięga Emir dowie się jednak, że tak naprawdę Ismet jest kobietą. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 78. Odcinku Przysięgi. Kiedy Rejhan, Esga Yagis, rozpoczęła pracę w stowarzyszeniu. Emir, Gedberg Demirci, zaczął być zazdrosny o niejakiego Ismeta. Później jego żona dostała ogromny bukiet kwiatów, co tylko pogłębiło jego zazdrość. 78. Odcinku Przysięga Cemre, Ceyda Olguner, postanawia powiedzieć Emirowi, że go kocha. Kiedy Jąca jej to odradza i mówi, że wszystkiemu winna jest Cawintan, Gilarcan, która nią manipuluje, Cemre wpada we wściekłość. Jest przekonana, że małżeństwo Emira i Rejhan to fikcja. Kemal, Sandel, odkrywa, że sechruje Dery Akurtulusz, udaje chorą. Ale domyśla się też, dlaczego kobieta to robi. Leila, Munis Ezlemeskirk, martwi się o jej zdrowie i jest zła na Kemala, który według niej nie przejmuje się tym ani trochę. Rejhan i Ismet pomagają starszej kobiecie w remoncie i w sprzątaniu starego domu. Kiedy Ismet przychodzi do rezydencji, Emir otwiera jej drzwi i w końcu odkrywa prawdę. Po raz kolejny jest mu głupio, że źle ocenił żonę. Później Cemre mówi Emirowi, że chce z nim porozmawiać. On jednak stwierdza, że bardzo się spieszy i odjeżdża, zanim Cemre rozpoczyna mówić. W poniedziałek, 30 grudnia 2019 o godzinie Przysięga, odcinek 78.